Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i witam Was w nowym roku w Hearthstone'ie. Aczkolwiek nie ukrywam, że przywitanie się z Wami w połowie kwietnia tymi słowami jest dość dziwne, ale faktem jest taki, że rozszerzenie Podróż do Wnętrza Ungor jest już dostępne, a to oznacza koniec roku Krakena i rozpoczęcie roku Mamuta. Dlatego też dzisiaj zobaczymy, co na nas w puszczy, w dżungli właściwie czeka. Jeszcze tylko pozostaje nam zacząć. Tak, specjalna nagroda. Jeszcze tylko pozostaje nam zacząć jak dokładnie, to znaczy w sumie nie dokładnie, ale jak rok temu, nowy rok w Hearthstone'ie i pożegnać mijający już rok Krakena. Miejmy nadzieję, że nowy rok przyniesie więcej niespodziewanych wyzwań i więcej zróżnicowania na rankingach przede wszystkim. Zaczynamy! Tak, pana już pożegnamy. No i mamy rok Mamuta. Oby Mamut raz na zawsze pożegnał facedecki. Dobra, jeżeli chodzi o rok Mamuta, to by było tyle. To już znamy. Odpada Czarna Góra, Liga Odkrywców i Wielki Turniej. Nie będę tęsknił za tymi dodatkami. Oczywiście fajnie by było mieć te karty, ale zawsze nowości trochę w grze się przyda. Tak, odbiorę moje nagrody. Dostaliśmy zadanie specjalne na Majew, czyli na nowego skina Łotra. Mamy wygrać 10 partii w formacie standardowym. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne. Tak, oczywiście moje talie się posypały, bo mi wypadły karty, ale na razie tym się zajmować nie będziemy. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem, zobaczymy, co w trawie piszczy. Tak, pozwólcie, że ja powywalam te deki, bo one mi się już do niczego prawdopodobnie nie przydadzą. I nie mogę się doczekać, jak obecnie wygląda meta. I czy znowu powstał jakiś rakowy face deck, czy też nie. Dobra, tego na razie robić nie będziemy. Dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się odkrywaniem tego, co na nas w Ungoro czeka. I zrobimy sobie taki mini opening. Myślę, że tutaj nie będę Was za bardzo męczyć. Jak widzicie, zebrałem trochę golda, więc zakupimy sobie 60 paczek. O ile się mi gra odetnie, czy nie można 60? Aha, mogę 50 max. Dobra, to kupmy 50. Jak nam gra nie pozwala na 60, to zróbmy tak. Teraz dokupimy 10. Myślę, że na razie złoto mi się nie przyda. Aczkolwiek mam nadzieję, że te 60 paczek, które kupię, mi wystarczy. Że ewentualnie to, czego mi brakuje, będę mógł stworzyć za pomocą magicznego pyłu. Dobra, zobaczmy, co tam w Ungoro czeka. 68 paczek. Jedna, czy tam, w sumie już nie pamiętam. Wydaje mi się, że jedna legenda jest gwarantowana co 40, więc jedną legendę na bank dostaniemy. Dlatego też otwieramy i zobaczmy, co tam na nas czeka. Zapomniałem zmienić rewersu kart. Nie ukryłam, że chciałem ustawić rewers kart jako rok Krakena, żeby uczcić pożegnanie naszego poprzedniego roku. No ale w sumie walentynkowy, nie, no dobra, zmienimy. Walentynkowy w kwietniu też średnio odpowiedni. Dlatego też, tak jak mówiłem, zmieniamy sobie rewers na rok Krakena, żeby uczcić zakończenie przygód, które nie ukrywam, niejednokrotnie mnie zdenerwowały, ale tak czy siak było fajnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czym się obecnie gra. Minęło już kilka dni, w sumie dwa po wyjściu Ungoro. Ja jeszcze nie grałem, bo kompletnie nie miałem na to czasu. Ale wiecie co, zrobimy sobie taki challenge. Zależnie od tego, jaki legendar mi wypadnie, to tą klasą będziemy najpierw próbowali wygrać coś na rankingach. Plus jest taki, że nie będę grał już moim standardowym szamanem, którym grałem już dość długo, którego tak naprawdę zarówno ja, jak i wy mieliśmy dość. Więc nie tylko w samej grze się przyda trochę nowości, ale także na moim kanale. Póki co, jak widzimy, paczki bardzo standardowe. Epików żadnych nie ma, legendarów także. Gorzej będzie, jeżeli jedyny legendar, jaki mi się trafi, to będzie legendar neutralny. Wtedy nadal nie będę wiedział, jaką klasą grać. Wtedy będę musiał sprawdzić, jak wygląda obecnie format standardowy. I wtedy będę myślał nad tym, czym tu pograć. Dobra, mamy epika.
Stratowanie. Za każdym razem, gdy zagrasz bestię w tej turze, dodaj losową bestię do twojej ręki. Całkiem fajnie. Oczywiście możecie się ze mną w komentarzach podzielić swoimi odczuciami po dwóch początkowych dniach dodatku. Jak obecnie wygląda meta? Co jest mocne, co wręcz przeciwnie? Czym polecacie grać, a czym absolutnie nie, żebym się nie denerwował. A tymczasem wracając do paczek. Póki co, jak widzimy, legend jak nie było, tak nie ma. Myślałem o tym, czy bym nie pograć Taunt Warriorem. Bo Taunt Warrior ma bardzo fajny quest. Myślałem także o druidzie z questem, bo jego quest także mi się podoba. Znowu mamy powtórkę w ramach jednej paczki. Szamanem myślę, że grać nie będę, bo jakoś... Mimo, że te elementale wydają się całkiem spoko, to jednak szamanem już się ostatnio nagrałem masakrycznie długo. Liczę także na to, że klasy są znacznie bardziej zbalansowane niż było to przed dodatkiem. Czyli, że nie gra się dwiema, trzema klasami, bo inne są niegrywalne. A będę miał trochę większy wybór w tym, w czym mogę pograć. Mamy kolejną epicką kartę. Karta dla kapłana, moim zdaniem bardzo fajna. Taki trochę zmieniony drakonit. Aczkolwiek, mimo że to jest karta w zgadywankę, to tak czy siak to raczej nie powinno być trudne do zgadnięcia, jaka karta znajduje się w deku przeciwnika. Dobra, póki co, jak widzimy, opening bez wybuchów, bez fajerwerków. Paczki bardzo standardowe. Także zastanawiałem się nad tym, żeby pograć łowcą. Z tego względu, że moim zdaniem, tak na pierwszy rzut oka, łowca dostał chyba najlepsze karty w secie. W sumie nie ma co się dziwić, bo to była najbardziej pokrzywdzona klasa w roku Mamuta. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio łowcę w ogóle na rankingach widywałem. Nawet Paladyn czasami się trafiał, a łowcy nie było w ogóle. No kurczę, serio? Gdzie są moje legendary, wy mi powiedzcie lepiej. Ale także słyszałem już opinie o tym, że strasznie wkurzający jest Łotr. Bo swój quest, który polega, przypominam, na wystawieniu czterech stworów z taką samą nazwą, robi tak naprawdę w drugiej, trzeciej, czwartej turze, a potem spamuje piratami z szarżą, którzy nie są piratami 1 na 1, a piratami 4 na 4. Przez co tak naprawdę mamy OTK deck. Także groźnie wygląda dla mnie talia maga na queście. Bo tak naprawdę, nie wiem czy pamiętacie, był kiedyś taki deck Warriora, który miał tego stwora, który daje szarżę, plus ogniste olbrzymy, przez co zabijał nas w jednej turze. Teraz, kiedy mag ma w swojej talii Time Warp, czyli zakrzywienie czasu bodajże to się nazywa, tak naprawdę Gianty nie muszą mieć szarży, bo tak naprawdę mag w jednej turze wystawia Arcane Gianty i Molten Gianty, używa zakrzywienia czasu, po czym bije nas za 32 na mordę, a my nie możemy z tym kompletnie nic zrobić. Więc obawiam się, że podróż do Ungoro w nieplanowany sposób, bo wiemy, że Blizzard za tym nie przepada, stworzyła kilka nowych OTK deków. A ja OTK deków także nie za bardzo lubię. Ja OTK deki także nie za bardzo lubię, więc miejmy nadzieję, że... Są to tylko moje przypuszczenia, a w praktyce coś takiego nie ma miejsca. Tak, swoją drogą iskrzący brzytwoszczęk już nam się trafił chyba z piąty raz. A legendarów nadal... O! Mamy coś. Quest kapłana, tak. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że questu kapłana akurat nie dostaniemy, z tego względu, że moim zdaniem jest to najgorszy quest i najtrudniejszy. Mało tego, że najtrudniejszy do zaliczenia, to jeszcze chyba dający najmniej przydatną nagrodę ze wszystkich. Ponadto, jak wiecie, kapłan to była pierwsza klasa, którą wbijałem na złotą, więc wolałbym mimo wszystko pograć sobie czymś, czym bym mógł przy okazji wbić złoty portret. Czyli jak widzimy, pierwszy legendar bez szału. W sumie powiedziałem, że to co mi wypadnie legendarne, to tą klasą będę najpierw bijał rankingi. Więc chyba trzymając się mojego słowa, tak czy jak będziemy musieli kapłanem pograć. Złoty legendarny Ozruk.
Dobra paczka swoją drogą, aczkolwiek nie powiem, powiem wam, że jest to moja druga w życiu złota legendarna karta. Pierwszą był Mały Gos, w którym czasami się nawet grywało, a Ozruk średnio. Moim zdaniem ta karta jest totalnie niegrywalna, oczywiście mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Dobra, ale powiem wam, na początku legendarów nie było żadnych, teraz dwa praktycznie, dwie paczki z rzędu. Jak widzimy, nasz opening się tutaj rozkręcił. Chyba, że, ale nie ukrywam, że najbardziej bym się ucieszył chyba albo z druidowego questa, albo z hunterowego questa, albo co tam jeszcze by było fajnie dostać? W sumie nie wiem. Może magowy quest? Powiem wam, że o tyle, o ile legendary klasowe są strasznie słabe w tym dodatku, o tyle klasowe questy są już w 90% przypadków, może pomijając kapłana, mega mocne. Kolejny legendar. Tym razem jest to Strażnik Słońca Tarim, legendarny stronnik dla Paladyna. Ale tak jak mówiłem, klasowe legendary są w tym dodatku dość słabe. I ta karta tutaj nie jest odstępstwem od reguły. I moim zdaniem także jest niezbyt fajna. No dobra, jak widzimy, mamy kolejną ciekawą paczkę. Zaczęły legendary i epiki sypać się jak szalone. Nie żebym narzekał. Oby taki stan rzeczy został jak najdłużej. Jestem ciekaw, ile będę miał powtórek. Ile kart, które nie są legendarami, nam w ogóle w secie zabraknie. Okej. W sumie szansa na legendary jest jeszcze całkiem spora, bo jeszcze dużo paczek nam do otwarcia zostało. Kolejny epik, meteoryt. Czyli tak naprawdę zniszcz stronnika i zadaj dwóm na prawo i na lewo 2 punkty obrażeń. Bo wątpię, żeby jakiś stronnik miał więcej niż 15 punktów życia. Jest to, nie ukrywajmy, raczej rzadko spotykana sytuacja. Tymczasem sprawdzamy dalej. Tak, ogólnie mi się questy zestakowały, bo parę dni nie miałem czasu pograć w Hearthstone'a. Z tego co pamiętam, mam obecnie 3 questy do zrobienia, więc będę musiał na szybko je powbijać. Okej, wycinacz. Swoją drogą nie za bardzo skupiałem się na tym, jak nazywają się w polskiej wersji językowej te karty. Ale myślę, że jest to dość zabawne. Na przykład łagodny megazaur. Albo promieniejący żywiołak. Taka uczennica czarownika dla Priesta swoją drogą. Nie, no powiem wam, jak tak patrzę na każde kolejne karty, to widzę coraz więcej ewentualnych sposobów na utworzenie OTK deku. Przecież uczennica czarownika dla kapłana także może mu dać OTK deck, bo zarówno Mind Blast, jak i Flash Heal są darmowe. Więc myślę, uderzenie przeciwnika za 30 punktów życia przez prawie każdą już klasę nie powinno być problemem. Co jest w sumie dla mnie trochę dziwne, bo Blizzard niejednokrotnie powtarzał, że nie jest fanem OTK decków. Czyżby zmienił zdanie? Dobra, 13 do końca. Miejmy nadzieję, że coś się fajnego trafi. Jakiś bardziej przydatny legendar od questa kapłana. Chociaż nie będę, tak jak mówiłem, nie będę oceniał kart, dopóki sam ich nie przetestuję w akcji. Bo tak naprawdę może się okazać, że quest kapłana jest mega dobry, a ja teraz go szkaluję, a potem będzie mi głupio. Dinomancja, bardzo fajna karta dla łowcy. Tak jak mówię, łowca dostał strasznie dużo mega dobrych kart, przez co mam coraz większą ochotę łowcą pograć. Swojego czasu grywałem sporo rankingów łowcą, z tego co pamiętam, mam na nim z 200 wygranych. Więc coś tam łowcą się grało. I powiem wam, że klasa mi się jako tako podobała. Oczywiście nie grałem Face Hunterem, bo nie jestem fanem tego typu deków. I mam nadzieję, że jakiś kontrolny może łowca, dzięki tej karcie, która pozwala zmieniać jego hero power,
się w grze pojawi. Dobra, 6 paczek do końca. Z jeden legendar jeszcze by był mile widziany. Dlatego też bardzo poproszę, żeby mi się jakiś trafił. Sporo dostałem w sumie magicznego pyłu za złotą Sylvanas, Ragnarosa i tam lazurowe smokowce, więc jak czegoś mi będzie brakowało do jakiejś talii, to zawsze będę mógł sobie stworzyć. Dread, król bagna. Atakuje każdego stronnika zranionego przez tego przeciwnika. Czyli kolejna karta dla łowcy. Tak, myślę, że w pierwszej kolejności w dżungli zmierzymy się, właściwie staniemy po stronie huntera. Zobaczymy, jak się łowca sprawdza. I czy w ogóle będę musiał stworzyć kartę questa dla naszego łowcy. Bo nie ukrywam, że jego quest także może w praktyce okazać się bardziej przydatny. Ostatnia paczka także bardzo fajna, mamy epika, mamy dwie rzadkie, w tym jedną złotą. No i dobra, jeżeli chodzi o opening, to by było tyle. Starałem się to zrobić na szybko, żeby was nie zanudzać. Zobaczmy jeszcze podsumowanie kart z Ungoro. Tutaj widzę, sporo powtórek dostaliśmy. Widzę, co włączymy sobie tworzenie, tak. Olbrzymy z dżungli, bardzo fajny quest. To nam się nie trafiło, ale moim zdaniem to jest bardzo słabe, bo to nas może bardzo w bardzo łatwy sposób udupić, jeżeli nasz przeciwnik wyciszy elementale, które stworzymy. U huntera mamy prawie wszystko. U maga strasznie dużo kart nam brakuje. Jeżeli chodzi o paladyna, też tutaj kilka rzeczy nam brakuje. Kapłan, na kapłanie, jedyny quest, jaki dostaliśmy. Ale tak jak mówiłem, nie jestem fanem tego akurat konkretnego questa. Był to w sumie pierwszy quest, jaki pokazali. Wszyscy zrobili mega wielkie wow. A potem jak przyszło co do czego i pokazali questy innych klas, to się okazało, że quest kapłana wcale taki wow nie jest. Dobra. Oczywiście masakrycznie dużo kart neutralnych. W tym niestety legenda, którą prawdopodobnie także nie będę grywał. I to jeszcze w wersji złotej. No widzimy, kilku kart mi mimo wszystko brakuje. Nie jest to jakaś mega duża ilość. Dlatego też myślę, że paczek kupować nie będę. Raczej skupię się na tym, żeby odkładać golda już na kolejny dodatek. Bo jak wiecie, w tym roku mają być aż 3 dodatki. W kolejnym odcinku pogramy sobie prawdopodobnie łowcą. Nie jestem jeszcze na 100% pewny, ale póki co na dzień dzisiejszy mam najbardziej ochotę pograć sobie łowcą. Dlatego też w kolejnym odcinku wyruszamy do boju. A was już teraz na niego zapraszam. A na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. A i oczywiście dzielcie się w komentarzach spostrzeżeniami na temat tego, czym się teraz w ogóle w Hearthstone gra.